bastards may take exactly what I give you! These trade ships, these Tendermen, only surprise about the Obra Dinn. It's come back. Empty. Hej, cześć, siema do wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack i witam się z wami w prawdopodobnie ostatnim odcinku Zagrajmy w Return of the Obra Dinn. I tym oto, jako takim widokiem, rozpoczniemy grę w tym odcinku. Is this? 20 years my steward and never a doubt on your sanity. Explain yourself. Those ungodly beasts carry a curse. Throw them back or doom us all. Tie him up and put him in the lazarette with those things. He may yet find his senses. Come on. All's fine, John. Been in worse spots, I think. Where's the rest of his leg? Dobre pytanie z tą nóżką. Bardzo dobre. Dobra, ale ten ma chyba na imię John. To jest który? To jest ten, którego sobie oznacza jako nieznanego marynarza. A, jedyny marynarz. John. I w ogóle jedyna osoba o tym imieniu. Czyli to jest John Naples. Który stracił nóżkę przez tego ziomka, który jest mi nieznany. Ale to chyba będzie steward kapitana, bo po pierwsze za chwilę będzie wiązany. Po drugie, kapitan kazał swojego stewarda związać, więc to będzie Philip Dahl. Czyli steward kanapapitana. Tu jest Ban Posman i jego pomocnik. Tam jest pierwszy oficer. A tu jest pan Evans. I pisząc się rozdział. Tylko pytanie właśnie, jakby ten los oznaczyć? Zabity mieczem, może? Przez stewarda? Kapitana? Jeszcze dwa losy i się dowiem, czy to jest poprawne. O, tu na górze jakiś trup. Tutaj ich odtegowują do tyłu. Tutaj chyba kogoś nieśli, a tu jest trup. Tylko kto to jest? Naprawdę, ale strasznie mnie boli to, w jaki sposób mnie ta gra, znaczy gra, w jaki sposób OBS mnie zrobił w konia. Bo przez to ja właśnie nie jestem w stanie. Czy wiecie, ja nie jestem w stanie udawać na nowo tych reakcji, nie? No bo jakby... No jak, no? Musiałbym mieć fotograficzną pamięć, żeby wiedzieć, jak to zrobić. Dobra. Pokaż mi, zegarku, śmierć tego ziomka. A śmierć, jak widzę, lekką nie była. O, i ten został... To jest kto? A, to jest Mr. William Vasim.
zmiażdżony. Ej, co jest? Co oni tu niosą? O, tu pan artysta już ze szkicownikiem? Czy nie? Tak, ze szkicownikiem. Może jeszcze to byś narysował, co? O, tu jest pan rzeźnik. Dobra, pisze się rozdział, ale ty tutaj. Co to za jakaś syrenka? Nie, to jest William Wasim i on został zmiażdżony przez spadający ładunek. Co? Tak sądzę. O, tutaj w ogóle potwierdzenie. Czy to jest cieśli? Plany pokładowe. Tak, warsztat cieśli. No, wyjdź mi z tego. Jest pomocnik cieśli, jest sam cieśla. Ale to już ogarnąłem sobie sam wcześniej. No i tu jeszcze jest ktoś martwy. Mogę go stąd wyhaczyć. Świetnie. Tylko jakby kto to był? A, to jest chyba Cook. Co bałwanie było podchodzić tak blisko? Co to jest? Kto tak tu świeci? Nie chcę Petersa, chcę tego ziomka. Kto to jest? A, to jest pan Sati. No ale to musi być Cook, no. No. Thomas Sefton, Cook. I on chyba zginął uderzony, mi się wydaje. No, będzie uderzony. Ale Jezus, jaki on ma... Znaczy, albo ona ma tak mocno go uderzyła, albo on ma... Większość ludzi ma to naprawdę bardzo słabą czaszkę. No, tutaj ktoś ucieka. Tylko oczywiście piszący rozdział uniemożliwi mi podejrzenie, kto. No i nie, on nie doświadczył nieznanego losu. On został uwalony ogonem bestii? Bang, bang, bagarang! A, to jest ten steward kapitana Philip Dahl. Ej, zacząłem w ładowni i co pokład wyżej znajduje kolejne zwłoki, no. Tam są jakieś. Oj, i dwa ciała widzę tym razem. O, jest jeden z tej rodziny królewskiej. Dobra, prowadź mnie, mgielna chmuro.
i za każdy twój krok. A teraz zobaczę waszą śmierć. Jedna strzeliła trzema. Bosman się uchylił. Kan Papitan dostał między nogami. I uwaga, ten został nabity najgłębiej, ale jeszcze trafiło to tego z tyłu. Aż mu dupą wyszło. Czyli tu będzie pewnie przebity. Tylko jest tak, jest jeden z tej rodziny królewskiej i on jest mi nieznany. I jest ten ziomek, który powinien być mi już znany. Dobra, nie wiem kim jest, ale za to wiem, że on został przybity. Kto mi został w sumie z tej rodziny królewskiej? Ciotan i Itbengsia. O, w sensie no tu jest to pół na pół, nie? A dobra, załóżmy, że to jest Itbengsia. Czy Siabeng It... Ja nie będę udawać, że wiem jak to czytać. Dobra, ten też został przebity. Ale tak, no na pewno nie będzie to Chotan, czy Tancho. Dobra, nie będę nawet próbował. To jest jakiś marynarz. I ma dwóch marynarzy jeszcze nierozpoznanych. Jest Patrick O'Hagan z Irlandii, ale on jest ciemnoskóry. Jest jeszcze Topman z Chin, ale on nie wygląda mi na Chińczyka. Hamadou Diom. Sierra Leone. Gdzie jest Sierra Leone? No, telefonie, wspomóż mnie. Aha. Sierra Leone. Kraj w Afryce. Okej, okay, dobra. Czyli tak, gościu jest jakby jedynym czarnoskórym, nie? Bo jeszcze ewentualnie mógłbym to sprawdzać przy tym. Jak mu tego ziomka wcześniej, jak on tam? Aleksandra Buta. Czy Bufa? O proszę, tutaj. Ej, czemu są trzy ciała, a ja tylko jedno przenoszę? Ja rozumiem, że nie mogli zginąć każdy w innym, powiedzmy, okresie. No ale... No już mogłoby zgarnąć wszystkie naraz, nie? Okej, okay, pięć trupów. No, chmurko, pokaż mi, co to się tam dalej kryje. To jest kto? Nie dowiem się. A, to jest pan drugi oficer. No i on został zabity przez tego, chyba w ramach zemsty za porwanie tamtej dwójki i wrobienie ziomka. I co jest? Panna Lim? Tu?
To jest ten cały pan król. Z troszeczkę spaloną rączką. I jedna, dwie, trzy syrenki. Ale wyglądają one dość dziwnie. Plus ten cały skarb tu jeszcze jest. Dobra, ale jako, że teraz mam trzy losy do ustalenia, gdzie jeden jest już poprawny, to mogę teraz strzelać tamtego kolesia. Rozdział czwarty, zew i muszla znakiem rozdziału. No nie, drugi oficer, on został zastrzelony z broni palnej, a sprawcą był Idbanksia. Nie, okej. Okay. W sumie, czekaj. No, cofnij. Tu. Okej, okay. Czyli już drogą eliminacji to nie jest Idbanksia, tylko to jest Chuo Tan, albo Tan Chuo. I ten też go zabił. Bang. Bang, bang, bagarang. Dobra. Czyli co teraz? Teraz sobie króla sprowadzamy. Tylko dalej nie czaję, dlaczego nie mogą po prostu przenieść mi ich od razu, wszystkich troje. Na szczęście chmura nie robi jakichś dziwnych turbozawiasów. Co mnie umożliwia dość szybkie sprawdzanie losów. Jesteśmy na gdzieś na morzu. Tutaj Mr. Nichols wciąga trzecią syrenkę. Ej, zaraz, chwila, moment. A gdzie reszta? Są dwie syrenki, nie, trzy syrenki, dwa trupy, wkrótce trzy. Ale gdzie jest reszta typa? Ich tam z ośmiu poleciało. A wrócił jeden żywy, dwa trupy i trzy przerażające, straszliwe bestie. Wedle opisu w książce. Jakby, co jest z tym skarbem, no? Chociaż w sumie nie, tym nie, no, tym skarbem pewnie są te muszle, tylko co się teraz stało z tym typem? No, kim jest ten człowiek, to już jest mi wiadome. To jest Idbanksia, tylko właśnie, nie do końca jestem pewien, co się z nim stało. Także okej. Okay. Wybaczcie ziewnięcie. Pan sobie jeszcze poczekasz. Panno Lim, pani leci ze mną do teraźniejszości. Już, chmurko, pokaż mi... Czy pokaż? Przenieś mi to jej ciało. I pokaż mi, jak zginęła. Co ty robisz?
Wow, co to za jakaś magia? No, ale tato... No, ewidentnie... Ty, ale paznokcie? No, gardło rozharatane jak nic. O, i tutaj są dwa trupy. Ciekawe, którego najpierw obadam. Tego? Kto to jest? Pan Gilligan? Czy tego? To jest Chińczyk. Jeszcze nieustalone, czyli to jest ten ostatni. Li Hong. No i dzięki temu mam już... A nie, jeszcze jest O'Hagan gdzieś do ogarnięcia. Dobra. Będzie który? No to będzie tam. Jedyny bez przypisu, plus z tego co kojarzę, to chyba ten ziomek właśnie tam płynął. Ale co on teraz robi? Wysysa ich siły życiowe? Ogłusza je? No on ewidentnie wziął chyba muszelkę i zatopił w tym czymś. Tylko jakby, co to jest? W sumie no jak będę miał jeszcze jeden los, to mogę go strzelać, nie? No nie, ona została... rozdarta na strzępy przez straszliwą bestię. Dobra. Czyli teraz ten mi jeszcze został. I tutaj jeszcze trzy części. No dobra. To lecimy dalej. A, czyli najpierw zginął pan... Co się nie... Zanim ten się uwolnił, to zginął pan Gilligan. Oj, nieładnie, panie Bang Bang Bungarang, nieładnie. Chociaż ta go prawie złapała, więc... Czy jest tu o co ten? O, ten to aż fajkę z ust wypuścił. No i jego los już jest nam znajomy. Widzicie tę łapkę tutaj? Gościu jest w takiej pozycji z łapką na... za łokciem, no to raczej wiadomo, że skończył gdzieś tam na dnie. O, tutaj Nikos zesrany ze strachu. Tu jest O'Hagan. Chyba martwy. A tu jest... tu jest właśnie zgon od tej... od Lim. No nie, on nie zaświadczył. On został zaciukany przez Bang Bang Bagarenga. No i dobra, mam już te. Teraz co się z tobą stało? No na pewno nie chory, nie eksplodował. Porażony nie, powalony, przebity... Spłonął? Nie, spłonął żywcem, to nie. Żyje, zjedzony... Zjedzony? Przez bestię? Nie, bo to jest pożarty, czyli w całości. Zamarzł też nie. Co, otruty? Też nie klepie. A, chyba, że tu. Nie... To tylko rozszarpana? Tak. Jakby dlaczego tamten ziomek został otruty? Skoro ewidentnie wyjarało mu połowę ręki.
Okej, okay, no ale jestem coraz bliżej końca. O, taki nagły obrót spraw. Chyba teraz pytanie, ten czy tamten? Ten. Czyli Li Hong zginął najpierw. No, ten ewidentnie został przebity dzidą. Jestem ciekaw, czy pasowałoby, że został zabity harpunem. O, tutaj drugi Rusek i on kończy dokładnie tak samo jak jego kolega tam. Czyli utopiony. I ten jak... Co za typ! Ten poleciał, dostał pierwszy i ten wystającą dzidą z jego truchła rozcinę sobie węzły. Co za typ. Znaczy nie powiem, gdybym ja się znalazł w podobnej sytuacji, pewnie bym zrobił to samo, nie? No ale... Szybko zaczął reagować. Dobra, napisz się rozdziale i daj mi progresować dalej. Już jest prawie pół godziny, a ja jeszcze mam jeden cały rozdział do ogarnięcia. Dobra, i zobaczmy. Zabity harpunem przez straszliwą bestię. Teraz śmierć tegoż typa. Checked and loaded them myself. Good. Stay quiet and alert. If the wind picks up, we've no chance against the Oberdin. Shoot ya! We want trouble! Papa, what day? That's he, let's you up. So they may not have a long way to eat there. Lassie, here I go, but to him. It's up to my kid eye. Aye, shut it up. This is strange things. Above monsters. No i właśnie spotkałeś jednego z tych potworów. Ale mam jakby pytanie, dlaczego ta skrzynia wielce nie może wpaść do wody? Co, okradliście je i szkoda wam oddać muszlę, którą żeście im ukradli? Czy jak? Bo jakby ja nie wiem teraz jak to rozumieć. Ale ten to w ogóle jest dobry, nie? Zobaczył coś takiego i zamiast jak facet zachować zimną krew, to po prostu wziął, skulił się i czekał, aż sytuacja się ten uspokoi. A ten to miał naprawdę wiele więcej szczęścia niż mu się wydaje. Patrzcie, ten grot jest minimalnie po prostu od niego. Poleciałby trochę głębiej, to dwa trupy by zaliczyła ta syrenka. Obradinowa. Li Hong został zabity harpunem przez bestię. Czemu dwóch? I czemu dwóch? Tam jest jeszcze więcej! Ej, ale wait a minute. Ja mam tam jeszcze co najmniej jedną trójkę. Czemu teraz mi dwóch zaliczyło? No, dwa zniknięcia. I to są którzy? Tak, to są ci.
No dobra. Jakby ja wiem, co się z nimi stało. No i zostali utopieni. Tylko pytanie, czy teraz udało mi się ich strzelić. Tak jest! Los wszystkich osób, których można było ustalić, został ustalony. Gdzie to jeszcze jest po poprawce w odcinku. Na Obradin nie pozostało nic do zrobienia. Okej. Okay. Tu jeszcze jest dwójka. Kogo jeszcze nie mam ogarniętego? Ma trzeciego oficera. I stewarda kapitana. Steward of Achterpiku. Coś się tam pewnie z nim stało, ale... Trzeci oficer? Gdzie on... Bo on właśnie też, on nagle wyparował skądś. Czyli coś mi się wydaje, że rozdział... O kurde, coś się zepsuło teraz, bo nie pokazało pełnej gadki, ale kurde, jest sztorm! No jakby nie no, jak gra powiedziała, ja już tu nie mam nic więcej do roboty. Tak więc, no, lecimy. A, i takie oczekiwanie, jakbym jeszcze zmienił zdanie. Finally. Sit down so you don't fall out. Okej, no i płyniemy, jak rozumiem. Tydzień później. Szacowna brytyjska kompania wschodnioindyjska wycenia ubezpieczenie dla dobrego statku Obradin, który padł ofiarą katastrofy morskiej. Okej. Okay. Tu są... To chyba są funty, jeśli dobrze kojarzę waluty. Okej, tutaj dla was informacja, co każdy... Abigail Hoska Twitterer. Nie wysunięto żądania odszkodowania, a od kogo macie je do kogo macie je wysunąć? Do trupa, czy do rodziny, która pewnie też nie żyje? Ciekawe. Całkowita wyegzekwowana kwota 29 285 funtów. W statystycznej szkic tej ekspertyzy został zatwierdzony przez królewskiego żyranta handlowego. W imieniu szacownej szacownej brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej poświadczam prawdziwość wszystkich zeznań i oświadczam, że cała sprawa jest zamknięta we wszystkich aspektach. Główny inspektor kompanii wschodnio-brytyjskiej. Tutaj nasz podpis, jak rozumiem. Przecież nie, chyba.
sprawą? Okej, zegarek dla nas, książka wraca do Evansa. Rok później. Chyba jesteśmy u siebie na chacie. Ale wyjść oczy... Ale ruszać się oczywiście nie można. Ani obejrzeć za siebie, no. Okej. A co w środku? Pani inspektor. Oj, teraz zostałem kobietę. Znowu. Z żalem zawiadamiam, że doktor Evans odszedł na wieczną wachtę. Choroba pokonała go krótko po tym, jak otrzymał pani przesyłkę. Pani korespondencja bardzo go ucieszyła i prosił o wyrażenie wdzięczności poprzez odesłanie pani tej książki celem jej ukończenia. Jeśli chodzi o naszą już trójkę ocaleńców, obra Dean jest odległym wspomnieniem i straszliwym rozdziałem w naszym życiu. Pragniemy zapomnieć o tym rozdziale. Proszę nie odpisywać. Z poważaniem, Jane Bird. Okej, jest książka. Teraz to twoja opowieść. Proszę, ukończ ją. Henry Evans. Dobra, i tu jeszcze jakieś zawiniątko. Które ponoć strasznie śmierdzi. Ręka. Serio, ręka? Czego to jest ręka? Okej, pan Evans zabił tę swoją małpę. No, to już wiem, jak skończył pan Dahl. Też pewnie otruty. Chociaż bardzo bym się z chęcią dowiedział, dlaczego. No, tutaj przebity trzeci oficer. To jedna klatka otwarta. Przyjacielska, lecz nie do końca przyjemna małpka została poświęcona w pogoni za wiedzą. Ty, kto jeszcze był? A, Paul Moss. Okej. Teraz co? Teraz pan Martin. Odcinek będzie długi, ale nie obchodzi mnie to. Didn't toss them all. Leave it. Help me lift this.
Give it the shell. Do it. Hoist it out. To the main deck. Throw it over. Lock the door when you leave. Get the tail, boy. In return, the ship. Leo Britain. Mogłeś doprecyzować jeszcze co nieco, panie kolego, ale niestety. Okej, okay, tu jest kto? Tu jest Paul Moss i... Steward czwartego oficjela. Jest ta syrenka. Czyli ten chyba zginął jako pierwszy, mi się wydaje. Czyli co, tutaj są dwie, te pozostałe dwie zabite? Być może? No bo to była scena czwarta ósmego aktu. No nie, Martin Perrot został przybity przez straszliwą bestię. Co teraz? Teraz los nabitej na harpun. No, pan kapitan dość silne techniki negocjacji wice stosował. Ale jakby po co tutaj jest woda? Takie moje pytanie. Bo to jest Achter Peak, z tego co wiem. Ale jakby do czego służy Achter Peak? Wspomóż mnie Wikipedio. Czym jest Achter Peak? Okej, scena trzecia. Schwytana bestia walczyła ze swym strażnikiem i została przebita harpunem za robienie problemów. No nie do końca tak to wyglądało, ale niech będzie. Tutaj scena druga. Tutaj szybki strzał. Okej, okay, z tego co tu widzę, to Achter Peak jest swego rodzaju magazynem, tylko dalej nie wiem po co ma być ta woda. Na co ma to być? Są klatki jakby specjalnie na te syrenki. A po co woda w tym? Co, rekiny tu jakieś mieli przewozić, czy egzotyczne rybki? Dobre pytanie. Nieustępliwe wrzaski straszliwego stwora spotkały się ze śmiercionośnymi kulami. Dobra. I teraz pański los, panie Dal. Harry, mein Gott!
co z tobą nie tak? To w ogóle jak ręka trochę wygląda, nie? O, czekaj. O, widzicie? Tak, jak taki szpon, który próbuje łapać powietrze, nie? Temu się pali ręka. Tu zaraz przyjdzie kanpapitan. Ale od kiedy rtęć jest łatwopalna? Znaczy w sumie nie, może nie. Może rtęć jest łatwopalna. I wiem i tak, wiem, że jest trująca. Ale jakby... Dlaczego on po włożeniu ręki do rtęci wyjarało mu ją? Ja tego nie rozumiem teraz. Los wszystkich został poprawnie ustalony. I cyk, całość zapełniona. Księga wypełniona. Tu się drzwiczki otworzyły, także zamykamy. Ej, jest druga taka księga. Co jest w tej księdze? Co jest w tej drugiej księdze? Koniec. Dość enigmatyczne, jeśli mam być szczery. O, ej, teraz mi się... Teraz aż takie sweet było, nie? Że dla swojego ojca to... Znaczy, może nie stworzył, ale dedykował grę swojemu ojcu. Brawo, Mr. Pope. Brawo. Dobra. I teraz tak, w tym momencie powinienem zrobić coś w stylu takiej mini recenzji, dlaczego gra mi się podoba, albo nie. Ale nie zrobię jej, ponieważ gra jest świetna. Tak samo nie zrobię jej w Sekiro, bo po prostu tam pokażę wam pozostałe zakończenia. Ale ogólnikowo, znaczy w ogóle wszystkie pokażę, ale ogólnikowo nie jestem w stanie... zrobić teraz na szybko jakiejś recenzji, bo dla mnie to po prostu nie pasuje. Gra w trakcie gry, powiedzmy, gra sama się broni i sama pokazuje, jakby to ująć, swoje mocne i słabe strony, nie? Tutaj dla Obradin jedyną słabą stroną, którą ja zauważyłem, jest to, od strony oczywiście oryginalnej, nie mówię o tłumaczeniu polskim, bo to czasami pozostawia do życzenia. Ale od strony oryginalnej, czy działania gry, jest to, że ona dość dziwnie te zabójstwa, w sensie te powody zabójstw czasami zatwierdza. Bo za pierwszym razem pamiętam, że dałem, że tych, że i O. Hagen i ten Li Hong zostali przybici i też mi zaliczyło. Jakby dla mnie to powinno być konkretne, a nie, że są dwie różne opcje. No dobra. Was zostawiam z napisami i żegnam się z wami. A widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. Adieu.